macie? Wróciłem! Witaj ponownie, Kratosie. Chcę ci zaprezentować kolejną broń z moich podróży. Gotowy na pokaz? Broń w górę! Przy okazji piękna broda! Pokaż spartańską wytrwałość! Powiedz, Kratosie, szczerze, co czułeś, pogrążając swoją ojczyznę w mrok? Nie chciałem, by kraina ucierpiała, ale o nic już nie dbałem. Zatraciłem się we wściekłości i zemście. Nie o to pytałem. Co czułeś w tamtej chwili, kiedy oddałeś duszę ciemności i sprowadziłeś mrok na wszystko, co cię otaczało? Czułem się prawdziwy. Bracie, stań w świetle! Zaufaj instynktowi! Broń się! Nasze męstwo przetrwało do końca! Ciemności nadejdź, myrk! Tam, trochę światła! Lepiej zbliż się do światła, bracie! Poddaję się, wygrałeś. Bardzo dobrze. Sądzę, że nie byłeś obojętny, Kratosie. Czułeś się zraniony. Głęboko zraniony. I załatwiłeś to niezbyt umiejętnie. Zaraz. To ty przywróciłeś słońce? Wziąłeś rydwan Heliosa
i umieściłeś słońce na nieboskłonie, poświęcając przy tym siebie? Tak. Spadałem ku śmierci i uratował mnie Helios. Ale to wspomnienie wydarzyło się, zanim go zabiłem. Moje zło miało się dopiero zrodzić. Jaki w tym sens? Twoje dziedzictwo od zawsze było skomplikowane. A bycie dobrym nie jest ostatecznym celem, lecz sposobem na życie. Nieszczęścia mogą nas zrzucić w mroczną otchłań. Oprzemy się jej tylko dzięki mądrości i czujności. Teraz radzisz sobie już lepiej niż w przeszłości. Można rzec, że słyszysz w głowie lepsze głosy. Na razie chyba wystarczy. Masz sporo do przemyślenia. Tak. Wracajmy na plażę. Bądź dumny ze swoich osiągnięć, Kratosie. Do zobaczenia.